Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym was zaprosić do obejrzenia kolejnego filmu, a mianowicie Gdzie taniej kupić klucz do Counter-Strike Global Offensive. Zapraszam. Na początek standardowo sprawdzimy sobie Allegro. Jako kryterium sortowania wybieramy sobie popularność od jak największej. Sprawdzimy sobie trzy najbardziej popularne oferty, które widzicie teraz na ekranie. Pierwsza z nich za niecałe 23 zł oferuje całkowicie nowy klucz do Steama. Niemniej, wymagana jest aktywacja przy użyciu VPN. Sprawdzamy kolejną ofertę za niecałe 21 zł i sytuacja się powtarza. Także musimy użyć VPN-a. Jeżeli nie za bardzo wiecie, jak aktywować CS-a przy użyciu VPN-a, polecałbym wybrać ofertę za 43 zł i 84 grosze. Tutaj nic nas nie interesuje, ponieważ klucz działa na całym świecie. Kolejną stroną, którą sobie sprawdzimy, będzie Ceneo. I jak widzimy, klucz najtaniej na Ceneo kupimy za 47,99. Klucz ten również można używać na całym świecie. Kolejną stroną będzie strona fabrykakluczy.pl. Swoją drogą polecam tą stronę do kupna innych kluczy do innych gier, ponieważ czasem można natrafić na ciekawe oferty promocyjne. Klucz do CS-a na tej stronie kosztuje 49,90, ale na tą chwilę jest on niedostępny. Kolejną stroną będzie oficjalna strona Steama. Kwota, jaką musimy zapłacić za CS-a, to 13,99 liczona w euro. Co po przeliczeniu w aktualnym kursie daje nam niecałe 59 zł. Kolejną stroną jest strona kupgre.pl. Można powiedzieć, że działa ona na podobnej zasadzie co do Ceneo. Przekierujmy się na jedną ze stron. I widzimy, że najtańsza oferta to oferta za niecałe 37 zł. Kolejną stroną będzie bardzo popularna strona G2A. Kwota, którą będziemy musieli zapłacić za CS-a, to 53 zł i 66 groszy. Niemniej, jeżeli deaktywujemy wszystkie dodatkowe usługi, łączna kwota do zapłaty będzie wynosić 40 zł i 96 groszy. Najtańsza oferta na Allegro to 20,98, ale musimy użyć VPN-a. Jeżeli nie chcemy go używać, będziemy musieli zapłacić 43,84. Na Ceneo 47,99. Na fabryce kluczy 49,90. Na oficjalnej stronie Steama 59,18. A na stronie G2A 40,96. Jeżeli odcinek Ci się podobał, zasubskrybuj mój kanał i zostaw kciuka w górę.